Panie Mariuszu, za Panem najtrudniejsza walka w życiu. Jak Pan tę walkę ocenia z perspektywy już minionego czasu? Na pewno. Jakiś dzień dosyć wzrosło, bo duże nie dosyć wysoko. Teraz to już zupełnie inaczej rozegrał tą walkę. Ale tak wspomniał Pan, to było to jest chyba najtrudniejsza, najcięższa, najdłuższa przygotowana tej walki. Walczyłem z najlepszym zawodnikiem na świecie. Przepracowałem 12 rund. Ale był to na pewno bardzo dobre doświadczenie na rynek zawodowy. Czekamy na następne walki. Był Pan spięty podczas walki. Czy to jest wina przygotowania psychologicznego? Nie, na pewno nie. Mi się wydaje, że właśnie że nie byłem taki znowu spięty. Wszyscy właśnie mówią, że w tych pierwszych rundach byłem bardzo spięty. Ale mi się wydaje, że na samej ceremonii przywitania, przed samą walką, że byłem rozluźniony. Wiadomo, no. Nieraz tak się boksuje, jak przeciwnik pozwoli. Pozwolił mi na bardzo niewiele, Kliczko. I tak wyszło, jak wyszło. No. Dlaczego tak łatwo Kliczko lewą ręką rozwalał gardę, a prawą tak mocno bił? Dlaczego Pan na to pozwolił? Taktyka miała być inna. Myślałem, że czy myślałem. Tam lewą ma naprawdę wspaniałą lewą rękę. Jak na zawał wynika wagi ciężkiej, ta lewa ręka u niego pracuje bardzo dobrze. Ma bardzo dobrą lewą rękę i szybką lewą rękę. Nie właśnie nie widziałem po lewych, po jednym czy po dwóch lewych, automatycznie strzelał się tą prawą. Ciężko teraz tylko powiedzieć na gorąco jeszcze. Ale czy dobrze rozpracowaliście Kliczkę przed walką? Tak, myślę, że każdy jego element wiedzieliśmy. Wiadomo, nowe doświadczenie, wiadomo, spinka, to wszystko, otoczka wokół tej walki, wszystko miało jakieś nowe znaczenie, przełożyło się później na samej walce. A założenia taktyczne były dobrze nałożone? Wszystko było dobrze. Co trener mówił po piątej rundzie? Czy jest szansa na znokautowanie Kliczki? Nawet nie rozmawialiśmy na ten temat, nie mówił mi to. No, wskazówki na poszczególne rundy, nie mówił, nie wybiegał nic na przyszłość. A w tej piątej rundzie poczuł Pan krew, że można Kliczkę załatwić? Na pewno pod koniec poczułem, że poszedł prawy na prawy, cofnął się do tyłu. Ale cóż, to jedna taka akcja, to jedną akcję nie wygrać całej walki. Zdecydowanie za mało takich było zdecydowanych ataków. Sukces ma wielu ojców, porażka tylko jednego. Kto jest winny tej porażki? Tylko ja. Tylko i wyłącznie ja. Nie ma Pan pretensji do swojego sztabu szkoleniowego? Nie, żadnych nie mam. Spisali wszyscy z mojego sztabu szkoleniowego, spisali się w 100%. Oddali to, co mogli najlepiej z mojego sztabu. Czyli mój trener, mój drugi trener, psycholog, kondycji trener. Tylko ja zawiniłem w tym wszystkim. Jest Pan młodym zawodnikiem. Jaki więc plan na przyszłość? Czy będzie Pan się o rewanżu z Kliczką? Nie myślę o rewanżu, nie myślę o walkach, o mistrzostwo świata. Po prostu wiem, że muszę stoczyć parę dobrych walk, żeby sobie zasłużyć na taką kolejną szansę. Zasłużę sobie jak najbardziej, gdy będę próbował. Czym dla Pana jest boks? Część życia, styl życia. Moja praca. Pozdrawiam czytelników doba.pl. Kibicujcie mi.